8 marca 1822 rok w Zaduszynkach urodził się Ignacy Łukasiewicz. Nasz bohater mógł studiować tylko 4 lata z powodu braku pieniędzy, lecz kto by się przejmował, bo i tak zaciągnął się w aptece, gdzie kontynuował naukę z chemii i farmaceutii. Przez to, że działał patriotycznie, podobno był agentem, wtrącili go do więzienia na parę miesięcy. Po wyjściu z więzienia Ignacy zatrudnia się w aptece. Pracując tam dalej się uczy. Później dzięki swojemu szefowi mógł opuścić WUF, by kontynuować studia. Po powrocie wziął się za pomysł stworzenia lampy na naftę. Pierwsze pomysły były na bazie napoju oliwnego, lecz po paru nieudanych próbach postanowił zawrzeć umowę z kowalem, by ten tworzył dla niego odpowiednie szkielety. Gdy lampa zaczęła działać, Łukasiewicz oświetlił nimi aptekę i dom. Wszyscy chcieli mieć nową lampę. Zapotrzeba na ropę rosła. Nasz bohater zaczął budować pierwsze kopalnie ropy na świecie. Dożył spokojnie starości, lecz ze względu na aktualne warunki USA, a stała się kolebką rewolucji naftowej.